Yo, 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 witam was, Opsi. Chcę wam dzisiaj przedstawić nową metodę, jeszcze prostszą, kopiowanie od zioma. Myślałem, że prostszej metody już się nie da, a tu nagle jeszcze jest lepsza metoda. Zobaczcie, na przykład ta pogoda teraz pada z tym karnistrem, no to byłoby trochę gorzej, ale mamy na to i radę. Jeszcze lepsza metoda, prostsza, potrzebujemy bazę wypełnioną na maksa i to jest wszystko, co potrzebujemy, tylko bazę wypełnioną na maksa. I tam w środku, żeby właśnie dać jakieś pary, których chcemy się pozbyć, których możemy się pozbyć. Pojazd z ulicy i pojazd od naszego zioma. I oczywiście będzie to nowe Lambo. Fajna furka, będziemy ją mieć za friko, lub tak jak ja sobie ją kupiłem, dałem ziomowi. Ziom zdał mi ją z powrotem i w ten sposób mogę sprzedać pojazd, który kupiłem, a kopię sobie zostawić. I teraz znajomy rejestruje się w SecuroSer i wysyła nam zaproszenie. My ustawiamy sobie to zaproszenie na kliknięcie. Robimy to troszeczkę dalej od bazy i wjeżdżamy w miejsce, gdzie zazwyczaj mamy ten punkt żółty do wjazdu do bazy. I na tym właśnie punkcie ja właśnie mi łapię tutaj, tak żeby wyjechać na ten beton trochę. I tutaj potwierdzam i wskakuje komunikat, jego też potwierdzam i teraz popełniam samobójstwo. I w momencie jak odrodzimy się, opuszczamy SecuroServe znajomego albo po prostu znajomy rezygnuje i wtedy automatycznie jesteśmy, o właśnie zrezygnował partner i wtedy wystarczy tylko, żeby znajomy ustawił pojazd, zapomniał, też ma tutaj bazę, a miał pustą, czy pustą, no, wjechał sobie do bazy i musimy chwilkę poczekać, jak z niej wyjedzie. No i tego glitcha miałem już wcześniej, lecz no jak wiecie, pewnie sami oglądaliście meczyk, no i po prostu troszeczkę później go dodaję, ale mimo wszystko jest to lepsza metoda, łatwiejsza i moim zdaniem mniej skomplikowana i większe szanse są na to, że będzie wam wychodziło za każdym razem i co najważniejsze, nie przeszkodzi wam żadna pogoda ani nie musimy się przejmować, że braknie tego paliwa. No i ustawiamy pojazd, ziom ustawia go w miejscu, gdzie będziemy po prostu tylko do niego wsiadać. Ustawiamy sobie interakcję. Zobaczcie, nawet mi się same otwarły drzwi. Już czeka pojazd na mnie, na czarnego. Wie, że to jest jego pojazd i od razu wyskakuje nam komunikat. Wjazd do bazy pojazdem znajomego. To jest właśnie piękne. Tak ma wyglądać ta sprawa i to już jest koniec glitcha. Oczywiście teraz, jeżeli chcemy z tego pojazdu korzystać, musimy albo zrestartować grę na nowo lub wejść na postacie online, zmienić postać i wrócić do gry ponownie i wtedy możemy już w pełni korzystać z tego nowego pojazdu. I tak jak mówiłem, ja już tutaj swój pojazd posiadam, to jest kopia mojej kopii i po prostu ją mogę sobie zostawić, bo niestety nie możemy jej sprzedać, nawet jeżeli jest na blachach iFruitowskich znajomego, nie możemy sprzedać tego pojazdu, więc najlepiej po prostu zostawić sobie tę kopię, a sprzedać sobie swój pojazd. Możecie jeszcze spróbować zmienić rejestrację tego kopii, tego pojazdu na swoją iFruitowską i spróbować wtedy sprzedać, ale myślę, że też się to nie uda, więc proponuję zachować kopię, a oryginał sprzedać, albo po prostu jeżeli nie posiadacie tego pojazdu, no to już nie musicie go kupować. No, glitch jest mega i naprawdę polecam wszystkim. Zobaczcie, jakie to jest proste. Możecie jeszcze mieć tam różne ustawienie wjazdu do tej bazy, żeby po prostu albo troszkę dalej, albo bliżej tego punktu, ale za każdym razem będziecie już później mieć tak samo, jak obczajcie, o co kaman. Więc to by było na tyle. Dzięki, pozdro, yo, 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 bro.